Mamy 8. edycję tego konkursu, od 2007 roku organizujemy i on nam się rozrasta, rozrastają się kategorie od plastycznej, literackiej, fotograficznej, po kategorię muzyczną i filmową, która doszła przy 5. edycji. Konkurs ma dwa etapy. No jeden etap to są kategorie konkursowe, gdzie młodzi ludzie z gimnazjum, z szkół ponadgimnazjalnych przesyłają swoje prace i będziemy mieli tutaj okazję podziwiać, zresztą tu jest wystawka za moimi plecami, więc można podziwiać te piękne prace plastyczne, fotograficzne. W sali widowiskowej zobaczymy prace filmowe, nagrodzone filmy będą prezentowane, a jutro drugi etap, będzie koncert muzyczny. Będą się prezentować muzyczni wykonawcy młodzieżowi. Te słowa dobrze znasz, pamiętaj, żyj, nie ulegaj, masz, bo po co alkohol, po co narkotyki, po co palić stiki. Warsztaty Młodzi Młodym to były warsztaty, których celem było podzielenie się doświadczeniami odnośnie skutecznych doświadczeń, jeśli chodzi o działania profilaktyczne, realizowanych przez różne instytucje, różne osoby, a jednocześnie jakby poszukanie takich nowych pomysłów, nowych strategii na kolejne działania. Muszę powiedzieć, że jestem, że tak powiem, zaskoczona, jestem pełna podziwu dla młodych ludzi, którzy w ciągu paru minut byli w stanie wymyślać tyle fantastycznych rzeczy odnośnie działań, na pewno bardzo inspirujących. Konkurs był bardzo fajny, atmosfera spoko, wszystkie filmy mi się bardzo podobały i czekam na kolejną edycję. Niestety, to już koniec 8. edycji konkursu Żyj, nie ulegaj, walcz. Na kolejną edycję zapraszamy już za rok. Z różnymi tematami. Przepraszam, czy jestem taka zabawna?